Witajcie ciekawcy! W dzisiejszym odcinku pozostaniemy w temacie znanych osób i ich życia rodzinnego i zabierzemy Was w świat Sandry Bullock. Słynna aktorka, którą właśnie możecie oglądać na Netflixie w najnowszym filmie pod tytułem Niewybaczalne, prywatnie z kochającą mamą dwójki dzieci. Jaką jednak drogę przeszła, by móc spełnić się w rodzicielstwie i jak wygląda jej życie prywatne? Czy dzieci pomogły jej uzdrowić złamane serce? Kim jest mężczyzna, który wspierał ją w budowaniu jej tak upragnionej rodziny? Usiądźcie wygodnie i zostańcie z nami do końca, bo przygotowaliśmy dla Was dużo ciekawych informacji. Zanim jednak przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi nadchodzącymi odcinkami. Sandra Bullock na przestrzeni dekad gościła w domach ludzi na całym świecie niezliczoną ilość razy. Wielu widzów kojarzy ją zapewne z różnych komedii i filmów romantycznych, jak na przykład Gorący towar czy Narzeczony mimo woli. Jednak zapracowana aktorka ma na swoim koncie wiele rozmaitych ról, w takich tytułach jak kultowy melodramat Dom nad jeziorem, dramat biograficzny Wielki Mike The Blind Side, dramat science fiction Grawitacja czy thriller science fiction Nie otwieraj oczu. Z kolei najnowsza produkcja, w jakiej możecie oglądać, to film Niewybaczalne, gdzie wcieliła się w rolę byłej więźniarki, która walczy o przetrwanie na wolności i desperacko pragnie odszukać swoją młodszą siostrę. Tak, jeśli chodzi o sprawy zawodowe Bullock, można byłoby mówić jeszcze naprawdę wiele. Jednak my dziś nie o pracy, lecz o sprawach bardziej prywatnych. Życie 57-letniej dziś aktorki nabrało w ostatnich latach innych kolorów, ponieważ została matką i tutaj wielu zastanawia się, w jaki sposób udało jej się znaleźć równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Do Sandry uśmiechnęło się też szczęście i przyniosło miłość po tym, jak spadła na dno po druzgocącym i wyniszczającym rozwodzie. Cofnijmy się więc do przeszłości. Zaledwie miesiąc po tym, jak w lutym 2010 roku aktorka otrzymała swojego pierwszego Oscara za rolę w filmie Wielki Mike, na świat przyszedł jej pierwszy syn Louis, który ma dziś 11 lat. W tamtych czasach w życiu jednej z tak zwanych dziewczyn Ameryki wydarzył się cały szereg sytuacji, o których rozpisywała się prasa. Choć zawodowo święciła największe triumfy, nad jej życiem zawisły ciemne chmury. Nie pojawiła się na londyńskiej premierze filmu, za który właśnie otrzymała Oscara, a w prasie wrzało od informacji o niewierności jej ówczesnego męża, Jesse'ego Jamesa. Nie było jednak tajemnicą, że mimo turbulencji aktorka bardzo gorliwie pragnęła mieć idealną wzorcową rodzinę, a sytuacja, w jakiej się znalazła, sprawiła, że Sandra wzniosła się na wyżyny obsesji, aby to osiągnąć. Do jej problemów doszedł wstyd związany z niewiernością męża o ogromnych rozmiarach i kolejnych kobietach, które przyznawały się do intymnych relacji z mężczyzną, a także fakt, że mały Louis, który już pojawił się w ich życiu, także byłby zaangażowany w tę separację i to w samym środku procesu adopcyjnego. A to byłoby dla Sandry najbardziej bolesną częścią tego wszystkiego. Finalnie więc doszło do tego, że aktorka postanowiła adoptować chłopca jako samotny rodzic, mimo że rozpoczęła ten proces ze swoim byłym. Upokorzona przez męża walczyła o przywrócenie swojego życia na właściwy tor, a mężczyzna usprawiedliwiał swoje zdrady, twierdząc, że niewierność jest po prostu częścią życia. Aktorka nie ukrywała swoich przekonań o tym, że naprawdę wierzy w karmę. I cóż, jej przekonania są chyba dość trafne, ponieważ szczęście do niej wróciło. Dziś możemy zobaczyć, że ma dobre życie wypełnione miłością i stworzyła rodzinę, której zawsze pragnęła. Po adopcji malutkiego Louis, Bullock przez kilka kolejnych lat mocno skupiała się na swoim synu, do którego w 2015 roku dołączyła 3-letnia dziewczynka, Laila, która wcześniej mieszkała w sierocińcu w Luizjanie. W sierpniu tego samego roku w życiu gwiazdy Hollywood pojawił się były model i fotograf Brian Randall i są razem do dziś. Tu ciekawostka. Tworzą szczęśliwy związek od ślubu Jennifer Aniston i Justina Trudeau, który miał miejsce w sierpniu 2015 roku. Sandra i Brian mieszkają razem już kilka lat i chociaż stwierdzili, że w przyszłości chcieliby sformalizować swój związek, na razie nie czują takiej potrzeby. Dzielą się za to opieką nad dziećmi aktorki i oboje są zaangażowani w ich edukację, rozwój i spokojne dzieciństwo. Odkąd Sandra została mamą, macierzyństwo jest głównym celem w jej życiu i jest tym, co najbardziej lubi. Ale co można powiedzieć o życiowym partnerze aktorki, Brianie Randallu? Jak wiadomo, mężczyzna ma dorosłą córkę z poprzedniego związku i szybko przyjął rolę ojca dzieci Sandry, a nawet podobno traktuje je jak własne. W jednym z udzielonych wywiadów Bullock zdradziła, że Brian to człowiek, który jest super miły. Co więcej, Louis i Laila go uwielbiają. Aktorka powiedziała, że dla jej dzieci to właśnie on jest numerem 1, a ona numerem 2. I jak wytłumaczyła, powodem takiego stanu rzeczy według niej jest to, że Brian jest bardziej zabawny niż ona. Cóż, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, to chyba zawsze w rodzicielstwie musi być duet dobrego i złego gliniarza, prawda? Wszystko wskazuje na to, że mroczna część życia Sandry Bullock związana z nieudanym małżeństwem zniknęła. Aktorka jest jedną z tych gwiazd, które czasem pokazują swoje dzieci. Wprawdzie nie robi tego zbyt często i nie dokumentuje swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych, bo na przykład nie prowadzi oficjalnego konta na Instagramie. Kilka razy jednak Louis i Laila pojawili się u boku mamy podczas sesji zdjęciowych do czasopism, w których udzielała wywiadów. Podczas lockdownu spowodowanego koronawirusem aktorka pojawiła się też w programie Red Table Talk na Facebooku prowadzonym przez Jaden Pinkett Smith.
i prowadziła rozmowę ze swojego domu, mówiąc o tym, by szczególnie doceniać pracę medyków podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Jej córka Laila przez cały czas była u boku mamy. Uśmiechnięta dziewczynka siedząc na kolanach Sandry powiedziała nawet od siebie kilka słów. Aktorka przekazała szczerą wiadomość o wsparciu lekarzy i pracowników służby zdrowia po tym, jak wraz z partnerem przekazali 6 tysięcy maseczek personelowi szpitala w Los Angeles. Ale porozmawiajmy nieco więcej o pragnieniach bólok związanych z jej życiem prywatnym, o czym w przeszłości zdobywczyni Oscara wielokrotnie powtarzała w wielu wywiadach. Aktorka opowiadała o tym, że już w bardzo młodym wieku miała silny instynkt macierzyński i chciała zostać matką. I tak, już wiele lat temu zamierzała sprowadzić dziecko na świat, ale zdradziła również, że był ktoś, kto postanowił interweniować i pokrzyżował jej te plany. Osoba ta sprawiła, że młodziutka Sandra nie zdecydowała się na pierwsze dziecko w młodości, tak jak sobie tego życzyła. Do kogo się odnosiła opowiadając tę historię? Ona sama nigdy tego nie zdradziła, jednak wielu spekuluje, że była to jej własna matka. Później, gdy Bullock została gwiazdą kina, przez lata krążyły plotki, że nie może mieć biologicznych dzieci. Wielu jej sympatyków twierdzi jednak, że zdecydowała się na adopcję, ponieważ na świecie jest tak wiele dzieci, które szukają kochających rodzin i ona postanowiła dać wspaniały dom Liamowi i Lali, którzy nie dostali takiej szansy przy narodzinach. Warto tu wspomnieć, że aktorka sporo przeszła, by adoptować Lailę i móc zostać jej mamą. W wywiadach komentowała, że proces adopcyjny może trwać od 9 do 15, 16, a nawet 17 miesięcy. Po odbyciu stażu jako opiekun typowy okres czasu między tym zdarzeniem a prawną adopcją wynosi od 6 do 8 miesięcy, do czasu jej sfinalizowania. Dla Sandry były też inne trudności, o których mówiła w wywiadzie, cytujemy. Największymi przeszkodami były prywatność i bezpieczeństwo dziecka. Upewniano się, że kiedy przyprowadziłam rodzeństwo Louis do naszego domu, byłam w stanie zapewnić spokój i ochronę temu dziecku w czasie, kiedy zostało umieszczone. Przy adopcji syna sprawa była o wiele łatwiejsza, ponieważ Louis był niemowlęciem, zaś Laila miała 3 lata, sporo już rozumiała i miała swoje wspomnienia. Bullock ujawniła nawet, że jej córka cierpi na zespół stresu pourazowego. Gwiazda przyznała, że w trakcie adopcji została poddana ocenie i sprawdzano, czy będzie odpowiednią rodziną dla dziewczynki. W przypadku Laili nastąpił proces wiązania, który musiał mieć miejsce ze względu na jej wiek. Mimo to kwestia prywatności jest tym, co kosztowało aktorkę najwięcej stresu podczas całego procesu. Bullock podzieliła się również wspomnieniami z pierwszego spotkania Louis z siostrą. Jak ujawniła kilkuletni wówczas chłopczyk, gdy spotkał po raz pierwszy Lailę, wziął ją za rękę i zabrał do swojego pokoju zabaw. Niestety, jak się okazało, adopcja wywołała wiele kontrowersji w amerykańskiej prasie brukowej, ponieważ aktorka zdecydowała się zostać mamą afroamerykańskich dzieci. Choć oczywiście ten fakt nie stanowił dla Sandry żadnego problemu, plotkarskie media miały swego czasu używane. W 2018 roku aktorka opowiedziała o tym, dlaczego zdecydowała się wybrać adopcję i wyjaśniła, że po ogromnej katastrofie spowodowanej przez huragan Katrina w 2005 roku, coś w jej sercu mówiło jej, że jej przeznaczeniem jest macierzyństwo i posiadanie dzieci, nie tyle biologicznych, co istot, które znalazły się na świecie i z jakich powodów potrzebują nowej rodziny. Dlatego zdecydowała się na adopcję w Nowym Orleanie? Otóż miała przeczucie, że tam właśnie będzie jej upragnione dziecko. Choć Bullock to zapracowana mama, dba o to, by spędzać ze swoimi dziećmi jak najwięcej czasu, a Louis i Laila towarzyszą jej dość często w czasie pracy. Było tak na przykład, kiedy pojechała kręcić film Nie otwieraj oczu, jej pociechy były z nią na planie. Pogodzenie domowych obowiązków i bycie osobą publiczną z kontraktami, wyjazdami, występami w różnych miejscach na świecie nie jest rzeczą łatwą. Tym bardziej, że dzieci potrzebują stabilności i poczucia przynależności. Póki co 57-letniej Bullock udaje się umiejętnie godzić macierzyństwo i sprawy zawodowe. A wszystko, co może teraz robić, to cieszyć się chwilami z dziećmi w jednym z najpiękniejszych etapów rodzicielstwa, ponieważ Louis i Laila nie osiągnęli jeszcze wieku dojrzewania i są w okresie życia, w którym uwielbiają spędzać czas ze swoją mamą. Aktorka przyznała, że jedynym momentem, w którym czuje się zestresowana, jest ten, kiedy musi wyjść z domu, by pójść do pracy. Z kolei jej najspokojniejsze momenty dnia to te, kiedy wie na pewno, że zarówno syn i córka bezpiecznie i spokojnie zasnęli. I uwierzcie, nie tylko ona to czuje. Jesteśmy pewni, że każdy, kto ma dzieci, zgodzi się z tym stwierdzeniem. Bullock nie ukrywa, że trudno jej poradzi sobie z rodzicielstwem bez nadopiekuńczości względem swoich dzieci. Zdaje sobie jednak również sprawę, że nie może być z nimi cały czas, ponieważ doskonale wie, że gdy dorosną, będą musieli udać się do świata, w którym będą dokonywać własnych wyborów i żyć z konsekwencjami swoich działań, po prostu jak każda inna osoba na świecie. Ale powiedzcie, ciekawcy, lubicie Sandrę Bullock? Który film z jej udziałem jest waszym ulubionym? Wiedzieliście, że jest mamą dwójki dzieci? I jak myślicie, czy postanowi kiedyś sformalizować związek ze swoim obecnym partnerem? Piszcie w komentarzach, bo my jak zawsze czekamy na wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy polecicie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!